Witajcie widzowie. Skrzypiące krzesło. Let's go. A jednak nie. Znaczy, nie wiem w sumie, ale możliwe, że nie. O teraz może. Nie wiem w sumie. W tym filmie wytłumaczę. Co, co ja wam tłumaczę? Pokażę. Znaczy, co wam będę pokazywał. Opowiem wam. Ja, tak, tak to będzie właśnie zrobione. Dlaczego ja, poczciwy człowiek, no, ja, John. W sensie ja to nie John, John to ten na zdjęciu. Ja to tylko tu sprzątam. Właściwie. Nie inwestuję długoterminowo. To będzie kolejny film z tych dłuższych, bo się rozgadam. Dlatego traktujcie go bardziej jako podcast niżeli super poradnik, jak zrobić 10 zł na rynku Steam. No i tak. Ogólnie powiem tylko w ten sposób, że. Dla mnie inwestowanie, tak jakby to, co ja u Ciebie nazywam inwestowaniem, to jest wkładanie dużej części mojego kapitału w dany typ inwestycji. Więc, jeżeli zajrzycie do mojego ekwipunku, to możecie powiedzieć, że mam pełne RMR-ów, inwestycja długoterminowa. Mam takie naklejki, witaj, inwestycja długoterminowa. Mam... Y u siebie Team Spirit, inwestycja długoterminowa. Mam u siebie Vitality, no to nawet nie jest inwestycja, no, ale też tak można powiedzieć. Mam u siebie Vita AK 47, inwestycja długoterminowa. Mam u siebie rewolwery Blaze, inwestycja długoterminowa najprawdopodobniej. Mam u siebie różne skiny, jak ten Młynek na przykład, no to też można powiedzieć, że to gdzieś jest tam long term. Mam u siebie Ninjas in Pyjamas i to mam ich pełno, naprawdę jest full. Cały magazyn. Też można tak powiedzieć. Jednak to, co ja rozgraniczam od tych inwestycji długoterminowych, a tym, dlaczego, że ja nie inwestuję długoterminowo, to jest to, że te inwestycje są z innego okresu, niż teraz. Dzisiaj bym już nigdy takich inwestycji nie podjął. To jest po pierwsze. Po drugie, zmieniła mi się optyka na to wszystko. To w się sensie, po prostu patrzę na to inaczej i rozumiem, tak jakby to wszystko inaczej niżeli kiedyś, więc yy, pomimo tego, że gdzieś tam rzeczywiście u mnie w ekwipunku takie inwestycje długoterminowe są, no to nie stanowią one żadnej większej części mojego kapitału, to po pierwsze. Po drugie, yy, są one często zrobione w taki sposób, yy, jakby to powiedzieć, Niezbyt przemyślany, nie? na przykład te Team Spirity. Właściwie to bardziej chciałem sobie na Team Spiritach zrobić bekę, że ło, kupujemy je i biorę je, kupuję, niżeli no tak naprawdę w nie inwestować. No i niech se leżą, no, no niech se będą te Team Spirit, co mi zrobiły, a niechże se będą, kiedyś się może zwrócą, kiedyś się nie zwrócą, no gdzieś to mam tak naprawdę. No i trochę to wygląda bardziej w ten sposób. No. Także przechodząc do filmu, jeżeli się orientujecie, ja w swoich inwestycjach najbardziej ostatnio sobie upatrzyłem krótkoterminowe inwestycje na wahaniach. Takie jak na przykład to Norw, które gdzieś tutaj jest. To jest akurat propozycja od widza. Bardzo dziękuję. Kolektywne inwestowanie, taka seria. Polecam brać w niej udział. Jeszcze jest. 550 zł do zainwestowania dla wspierających. Także, jeżeli masz Gigajona, możesz sobie w serii wziąć udział, i jeżeli dobrze zainwestujesz, to wygrać całkiem pokaźną sumę. Eee... <tryk> Także, eee... no wolę po prostu krótkoterminówki niżeli te long-termy. I skąd to wynika? no Po prostu mnie się wydaje, że od kiedy ja zacząłem inwestować bardziej na serio, bardziej w pewny sposób. Nie podejmuję już w ogóle ryzyka, no bo praktycznie mi nie wolno podejmować ryzyka. No nie? Tak, 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 taka jest prawda. Ryzyko ostatnio, jakie podejmowałem, no to było tak naprawdę na Entropiach i na Hobbicie. Na Hobbicie, no to tam zagrywka była, bym powiedział, ciekawa. Tą, którą akurat zrobiłem. Na Entropiach. Na serię od 100 zł do Kosy versus Kebus. No, zagrałem tutaj na tych entropiach z tego powodu, że gdyby one wystrzeliły, no to po prostu ja bym był mega zarobiony na serii, a strata nawet wszystkich tych pieniędzy w ogóle by mi się nie odbiła na kapitale. W sensie, no, totalnie mnie to jakby nie obchodziło, czy na tym stracę, czy nie. No, bo jestem na tyle do przodu w tej serii, że. Powiedzmy sobie, mało mnie to interesuje, nie? Co, co się wydarzy z tym kapitałem, który tutaj się, yy, był, i uznałem, że sobie wrzucę po prostu w ryzykowną inwestycję. NC to jest po prostu dla Beki kupionym. To już sami wiecie, jak wyglądał film skupowania NC, że mi się omsknął przycisk. <laughs> się kupiły dwa. No, także. Dalej. Stałem się ogólnie zwolennikiem przerzucania. Yy, uważam, że mądre reinwestowanie na szybkie kontrakty. Jak można by to tak było nazwać w cudzysłowie, kontrakty, XD, na szybkie, tak jakby zagrania, krótkoterminowe, jest dużo bardziej efektywne, jeżeli chodzi o gromadzenie kapitału, niżeli inwestowanie długoterminowe. Często, tak jakby można, by było w niektórych przypadkach podjąć trochę więcej ryzyka niż ja podejmowałem, na przykład w inwestycje z zawodnikami. Zawodników nie inwestowałem, dlatego, bo problematycznie byłoby ich kupować, ale wiem, że gdybym to robił. No, to bym mógł zgarniać na tym po 40-50 zł dziennie. No, czyli w sumie z całego majora od 4? Nie, od 9 maja, no to by było już 500-600 zł. Co by było trochę ciekawe, nie? No, ale uznałem, że po prostu. Nie chcę mi się z tym wszystkim babrać, żeby to kupować, potem na szybko to wystawiać, szukać, które są droższe, a które są tańsze, ile to kosztuje i tak dalej. Po prostu byłoby to trochę czasochłonne. Wiem, że niektórzy z moich widzów tak robili. Dlatego gratuluję dla tych widzów, którzy rzeczywiście na tym popłynęli do góry. Wypłynęli raczej. I tutaj wielki szacunek ode mnie. Dobra. No i co dalej w tym filmie, tak naprawdę? Dla mnie. Tak, jakby chyba od Antwerpu zacznie się moje, moja przygoda z inwestowaniem na taki średni okres i trochę przewidywanie, co się wydarzy w danym okienku czasowym pomiędzy jakimiś eventami. Przez to, że coraz dłużej siedzę jakby na rynku i coraz bardziej go rozumiem, przez to trochę rozumiem strukturę działania, działania VALF. W sensie ona jest dla mnie trochę bardziej oczywista. I już tak jakby mogę nawet to powiedzieć, że wiem, że przecena na Anwerb potrwa no myślę, że na 100% powyżej 40 dni. Nie, że zacznie się około tygodnia, dwóch tygodni po samym finale i potrwa 40 dni. Co będzie dosyć mocno zjadało nam ogólnie pieniądze na rynku. Będzie to dosyć ciekawe. No i podczas tego anwerpu będzie się dało zrobić dużo inwestycji, nie? Będzie się dało podczas tej promocji na pewno niektóre rzeczy poobstawiać. Ja też mam nadzieję, że uda się posnajpić niektóre ciekawe rzeczy w taki sposób, żeby. Mm, Wyjść na tym jak najbardziej na swoje. To się zobaczy, jak to wyjdzie. Mam po prostu taką nadzieję. No i co? Tak naprawdę, szczerze mówiąc, to z tej perspektywy, w jakiej teraz jestem na rynku Steam, inwestowanie długoterminowe w ogóle byłoby dla mnie totalną głupotą. Bo wyobraźcie sobie, że powiedzmy, ja jestem sobie twórcą, nie? Robię rzeczy na YouTuba. I ja, jako ten twórca, powiedzmy inwestuje znaczną część swojego kapitału w inwestycje długoterminowe. Nie? I pomyślcie sobie, ja, jaki to ma sens właściwie dla odbiorcy. W momencie kiedy ja robię film, powiedzmy chciałbym robić filmy jak najczęściej, no bo na tym to polega. I mam zainwestowane 1000 zł powiedzmy teraz w inwestycję długoterminową, jaką będą naklejki Ninjas in Pyjamas. Nie? To jak głupie by to było, gdybym miał cały ekwipunek w Ninjas in Pijamas i nie miałbym z czego wtedy robić filmów, no bo nie miałbym ty, ty, tego kapitału, którym mógłbym obracać. Stąd, kiedy inwestuję tak jakby długoterminowo, no to inwestuję drobne kwoty, żeby mieć jednak te wszystkie rzeczy yy, Wiecie, żeby mieć ten, te pieniądze na dalsze inwestycje. W momencie, kiedy jest Hobbit, no to ja sobie w niego poinwestuję dla samego faktu, żeby w niego poinwestować. Ciekawe, ciekawe wydarzenie i tak dalej. I dużo bardziej tak jakby ciekawi mnie w ogóle to inwestowanie krótkoterminowe. <laughs> jest to dużo ciekawsze. Da się na tym też nieźle zarobić. I moim zdaniem w pewnym sensie uzbrojenie się w tak jakby taką... Mm, Taką wiedzę, jaką jest właśnie wiedza o inwestycjach krótkoterminowych, jest dużo bardziej przydatna niż inwestycje długoterminowe. Oczywiście, jeżeli będę miał więcej kapitału na Steamie, to będę się starał jeszcze bardziej dywersyfikować te moje inwestycje, jeżeli chodzi o okresy, bo jeżeli chodzi o dni, no to raczej dywersyfikacji w moim wydaniu wolałbym, wolałbym, żebyście nie widzieli, bo będziecie raczej, znaczy wydaje mi się, że to niesie za sobą trochę złego przykładu, ale im tego kapitału jest więcej, tym dywersyfikacja moim zdaniem jest lepsza, jeżeli chodzi o taką różnorodność tych inwestycji, że stówka jest w długoterminówkach albo 400 zł, 1000 jest w krótkoterminówkach <laughs> itd., 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 że gdzieś są takie zagrania po prostu widoczne. To moim zdaniem się do, dosyć dobrze ogląda, jeżeli widać u kogoś taki um, ala ład. Mówię ala ład, bo um, chyba u mnie tego ładu za bardzo nie widać, ale jest to tak w miarę poukładane. Um, no i co? Po prostu wydaje mi się jakoś, że długoterminowe inwestycje um, też tak jakby przez swoją efektywność, one są efektywne. Nie mówię, że nie są, ale inne rzeczy są bardziej efektywne, po prostu. Lepiej jest w mojej opinii zainwestować... Yy, 5 razy albo 10 albo 30 w krótkoterminówkę, która jest dla ciebie pewna, bo masz ją obadaną. W sensie wiadomo, pewna niepewna, no zawsze gdzieś może pójść kontrtrend. Jak widzieliśmy dużo osób strasznie, strasznie dużo osób na przykład na furiach się wywaliło na krótkoterminówkach, dlatego bo nie wyczuli kontrtrendu, który wleciał tutaj. Ja go wyczułem. Ja sobie skapitalizowałem furię praktycznie na górce zarobiłem na tym nieźle, udało mi się z tego wyciągnąć tyle, ile powinienem, na przykład na Copenhagen Flamesach nie wyciągnąłem tyle, ile powinienem, zdarza się i tak. No i co, po prostu sytuacja jest jaka jest mm, i tyle, ale jeżeli chodzi właśnie o to, że czy ja wolę inwestować krótkoterminowo 30 razy i zrobić na tym nie wiem, 15 punktów procentowych, jeżeli chodzi o inwestycje, ale 30 razy, czyli 15 z tej, 15 z tej, 15 z tej, 15 z tej, 15 z 15 z tamtej, czy jednorazowo zainwestować i zrobić 700% no to ja wolę chyba jednak zrobić yy, te krótkoterminówki, nie? No bo chyba to się bardziej opłaca, po prostu. Więc wydaje mi się po prostu, że krótkoterminówki trochę bardziej oddają, a w ogóle dobrze dostos dobre dostosowanie się na rynku Steam do okresów, tak jakby tych sygnałów, o których już mówiłem wcześniej, jest w ogóle najlepszą opcją, jaką można na rynku Steam podejmować. Czyli, że inwestujesz pod Antwerp, masz sobie tam inwestycje zrobione pod Antwerp, Antwerp się zaczyna, kapitalizujesz. Potem jest promocja, no nie, promocja się zaczyna. Inwestujesz w to, co ci się wydaje, później przychodzi na przykład przesilenie na rynku Steam, czyli piki wakacyjne, jak wy to sobie nazywacie, nieważne, i podczas tych pików wakacyjnych kapitalizujesz te kapsuły. Potem przychodzi okres, kiedy jest strasznie nisko, strasznie tanie są przedmioty, i tak dalej. Te przedmioty sobie stanieją. Często jest to summer sale, który powoduje mocną stagnację, ale jednak nie spadki, wszystko jest tańsze. Wyczajasz sobie wtedy wahania cenowe, takie jakie ja wyczaiłem w ostatnie wakacje, klacze CS20. Yy, poleciało mocno do góry. No nie powiem, że nie, udało się tam zarobić kilkaset złotych na tym. Yy, no i potem nagle masz ten krach, który gdzieś tam jest, yy, robisz sobie inwestycję eksplozywną czy coś takiego. No i, i tylko i wyłącznie grasz na te rzeczy, które ty ogarniasz, nie? Później. W, na listopad mówisz sobie, dobra, nie było dawno operacji, może ona będzie teraz, może będzie w październiku, zobaczymy. Yy, bierzesz, sprzedajesz wszystko, kapitalizujesz wszystko, zerujesz sobie konto z przedmiotów, trzymasz wszystko w pieniądzach, ewentualnie w najpewniejszych rzeczach. Przychodzi operacja, wykupujesz wszystko, wszystko co się tylko da, wszystkie skrzynki, wszystko co tylko jest. No i czekasz sobie elegancko do grudnia, w grudniu, początek grudnia yy, zazwyczaj duże yy, ceny, cyk, kapitalizujesz, czekasz yy, do stycznia albo do końca grudnia, gdzie te ceny znowu się ustabilizują, kupujesz w styczniu sprzedajesz, zerujesz konto, od nowa i tak lecisz cały rok. No to jest moim zdaniem, dużo lepsze, niżeli po prostu powiedzenie w, nie wiem, w najwyższym punkcie, byle którym no, obojętnie kiedy w roku, że ja kupię to i poczekam rok. No jednak podoba mi się dużo bardziej ta moja opcja, którą właśnie zaprezentowałem. W ogóle teraz tak furię sobie pokazuję. Możecie zauważyć, że ciekawe schodki się tu robią. Tutaj, no ciekawe mnie co tu się wydarzy. Furia w ogóle jest strasznie tania, tak swoją drogą, więc może za 8 groszy Moim zdaniem nie spadnie poniżej, ale na promocji Antwerpu bym się na to przygotował, że może nawet 7 groszy kosztować. Yy, dlatego właśnie mi się po prostu wydaje, że lepiej sobie zaplanować od okresu do okresu. Może się to wywalić. Yy, jeżeli ktoś po prostu jest niepewny tego wszystkiego, no to zawsze można pójść do kogoś, kto się zna lepiej, nie? Po prostu idziesz do kogoś kto siedzi i mówi, kurde ty, bo ja bym chciał jak najbardziej zarabiać, nie, być jak najefektywniejszy na tym rynku z Steam, a ty chyba się znasz lepiej ode mnie, no nie, no to może mi coś powiedz, jak to działa, czy coś w ogóle tutaj istnieje na tym rynku, czy nie. Bo najlepiej to jest w ogóle, jak się nie znasz, oddać komuś zarządzanie nad twoim ekwipunkiem, żebyś zebrał procent z tego i tyle, ja nie mówię, że mi, nie mówię tego. Na Discordzie pewnie jest dużo osób, na Discordzie Kabusa, macie link w opisie, które dałyby radę. Nie wiem, kto jest sprawdzony, będzie trzeba to wyczaić się. Ja nie mówię, że taki, taka, taki sposób właściwie jest jakiś dobry. Ja tylko sobie rzucam to weter, że jeżeli się nie znasz, to zamiast robić byle jakie inwestycje i trzymać się nie wiadomo jaki okres, lepiej jest po prostu zarządzać mądrze ekwipunktem, a jeżeli nie umiesz nim zarządzać, no to powinieneś się albo nauczyć nim zarządzać, albo spytać się kogoś, jak nim zarządzać. To jest raczej mało kontrowersyjne. No, także to by było na tyle w tym filmie. Trzymajcie się na razie.